Witajcie w kolejnym filmiku z serii Undra Insights. Dzisiejszy temat to depresja, taka depresja życiowa. Dzisiaj nie będę mówił na temat jakichś tam neurotransmiterów, na temat niedoborów czy innych rzeczy, które mogą, czy stanów zapalnych, które mogą się przyczyniać do depresji, tylko dzisiaj bardziej o tak naprawdę stanie psychicznym i życiu, które może przyczyniać się do depresji. Według takiej filozofii wschodniej, życie to tak naprawdę jest takie ciągłe pasmo wzlotów i upadków, ale gdzie tak naprawdę suma tych wszystkich wyników jest równa zero, tak? Czyli jeżeli mamy jakiś duży wzlot, no to mamy duży upadek, tak? I im większy upadek, tym większy wzlot, ale to wszystko tak naprawdę, jakbyśmy zsumowali, równa się sumie zero. Mamy tyle samo pozytywnych chwil, co negatywnych. Oczywiście może nie do każdego to się odnosi, ale często tak jest. Niektórzy mogą bardziej mieć życie pozytywne, niektórzy bardziej negatywne. I też mówi się dużo o tym, że jeżeli mieliśmy duży upadek, to wzlot, czy jakiś tam wygrana w życiu bardziej cieszy, tak? Ale z kolei, jeżeli mieliśmy dużą wygranę, to spadek potem bardziej też rani. I to jest bardzo ciekawe, że w życiu no, mamy tych rzeczywiście problemów bardzo dużo i oczywiście te problemy też, ich skala jest zupełnie różna dla różnych ludzi, bo dla kogoś wielkim problemem w życiu może być to, że na przykład stracił nogę, stracił żonę czy stracił dziecko i to będzie wielki problem, który no, dla większości osób będzie to bardzo duży problem, a dla drugiej osoby na przykład największym problemem w życiu może być to, że buty nie przyszły mu na czas, tak? Czy ma buty go uwierają, czy nie wiem, ktoś mu nie odpisał na wiadomość, czy coś w tym stylu, takie rzeczy banalne i to dla niektórych ludzi jest naprawdę ogromny problem, tak? I tym się stresują. Więc tutaj też skala problemów często jest dostosowana do, powiedzmy, jakiejś tam jakości życia i tych problemów codziennych. I znowu, dla niektórych ludzi problemy, dla innych no po prostu nie byłyby w ogóle żadne zmartwienia nawet, tak? W ogóle by o tym nie myśleli, bo to, że ktoś ma, nie wiem, właśnie jakiś tam paczka mu się spóźnia, czy no jakieś takie rzeczy bardzo banalne, że na przykład, nie wiem, telewizor nie pasuje z łączka do konsoli, czy jakieś tam inne rzeczy, które można dosyć szybko załatwić i dla jednej osoby może być to duży problem, dla drugiej no praktycznie w ogóle by się tym nie przejmowała, więc tutaj na to też można zwrócić uwagę, po prostu czym się przejmujemy, tak? Czy rzeczywiście te problemy są jakimiś dużymi problemami i najlepiej myślę, że patrzeć na to z perspektywy czasu. Jeżeli dzisiaj przejmujemy się na przykład, że mamy jakąś tam rozmowę o pracy, czy coś tam się wydarzyło w naszym życiu, z kimś się pokłóciliśmy, to warto spojrzeć na to z perspektywy. Czyli na przykład za 5 lat będziemy o tym pamiętali, że to był duży problem, że rzeczywiście będziemy się tym przejmowali. Bo przeważnie jest tak, że w ogóle za tydzień, za miesiąc w ogóle o tym nie pamiętamy i coś, co nas stresowało w tej chwili, tak naprawdę z perspektywy czasu było bardzo małym problemem. Oczywiście no, takie patrzenie z perspektywy no, to jest coś, czego też warto w życiu się nauczyć, tak? I tych problemów oczywiście na co dzień też mamy bardzo dużo i na nie, no nie wszystkie powinny po prostu nas tak dołować. Ale ogólnie rzecz biorąc, no tych problemów w życiu zawsze jest sporo, tak? I często one są nieoczekiwane, bo znowu mieliśmy jakiś wypadek, mieliśmy jakąś kontuzję, mieliśmy jakiś problem w związku, czy coś tam w domu, może nie wiem, wylała się jakaś tam woda, rura pękła, tak? Coś, czego nie spodziewaliśmy się i te problemy cały czas występują, tak? Oczywiście też mogą być jakieś korzystne rzeczy, których się nie spodziewaliśmy, ale znowu, przeważnie jest tak, że te rzeczy w miarę się zerują. I tutaj znowu, reakcja na te rzeczy, które się dzieją na co dzień, jest bardzo ważna, żeby się tym nie dołować, żeby po prostu na to reagować no tak pozytywnie w miarę, czy po prostu stoicko, tak? Żeby po prostu nie, zbyt mocno się tym nie przejmować i patrzeć też na to z perspektywy czasu. Ja dziś na przykład mogę śmiać się z problemów, jakie miałem, nie wiem, 7-8 lat temu, gdzie największym problemem dla mnie było to, że nie zjadłem posiłku 6 w ciągu dnia o określonej godzinie, albo że nie mogłem przez tydzień wykonać treningu, tak? To był dla mnie największy ból po prostu życia, tak? Najgorsze, największym celem było budowanie jakiejś tam masy mięśniowej i jak nie było treningów, to było dla mnie największą stratą i dzisiaj po prostu z tego się śmieję, tak? Ale jest oczywiście mnóstwo osób, dla których trening jest najważniejszą rzeczą. Większość osób z tego, co widzę, no z jakimś tam wiekiem z tego wychodzi, tak? Już nie, trening nie jest dla nich najważniejszą rzeczą, ale dla wielu osób no, jest to przez długi czas rzeczywiście rzeczą bardzo ważną. No więc tak jak mówiłem, no tutaj po prostu zwracajmy uwagę, czy rzeczywiście te problemy są dla nas ważne, czy będą dla nas ważne, czy rzeczywiście to się odbije na naszym życiu, czy tylko się tym niepotrzebnie dołujemy. I też bardzo często jest tak, że to, czym się przejmujemy, to albo już miało miejsce, bo na przykład, nie wiem, rozstaliśmy się z drugą osobą, czy jakieś tam mieliśmy kłótnie, czy jakiś wypadek i my się tym przejmujemy czymś, co było wstecz, wcześniej, ale nie mamy już na to żadnego wpływu, tylko teraz mamy swoje emocje. I tak samo bardzo często jest, że przejmujemy się czymś, co dopiero będzie, czyli przejmujemy się rozmową o pracę, przejmujemy się jakimś spotkaniem, jakąś rzeczą, która dopiero będzie, a nasz stres w ogóle w żadnym stopniu nie wpłynie na to, jak ta rzecz powierzchni, czy jak to wydarzenie się odbędzie. Także tutaj po prostu taka filozofia mindfulness, właśnie bycia świadomym, bycia takim stoikiem, jest bardzo przydatna w życiu, gdzie mamy tych problemów zawsze dużo, zawsze one będą występowały, nie ma życia bez problemów, tylko skala tych problemów jest po prostu różna.
reagowanie odpowiednie na te problemy jest bardzo tutaj korzystne i pomaga nam po prostu bardziej się cieszyć życiem, tak, że po prostu nie dołujemy się co chwilę, bo tych problemów po prostu będzie bardzo dużo, więc no to jest też co u siebie praktykuję, właśnie medytacja i tego typu rzeczy bardzo, bardzo korzystnie na to wpływają, że te problemy, stresy są zdecydowanie mniejsze, szczególnie rzeczy, które dopiero mają się wydarzyć, tym się stresuje dużo mniej. No i ogólnie właśnie też podsumowując, dzisiaj mamy takie czasy, że mnóstwo osób ma depresję, czy to chwilową, czy dłuższą. Oczywiście jakieś tam konkretne kategorie depresji są, żeby tą depresję typowo mieć zdiagnozowaną, ale mnóstwo osób ma depresję przynajmniej chwilową, bo coś tam się stało konkretnego, bo akurat jest jakiś, nie wiem, zima, jesień, gdzie nie ma słońca, mamy depresję, bo znowu na treningach nam gorzej idzie, czy cokolwiek, ale mnóstwo osób ma depresję przynajmniej sezonową, ale mnóstwo osób też ma depresję naprawdę długą, taką prawdziwą depresję, którą ukrywają, tak? Dzisiaj naprawdę tych osób z depresją, które zakładają wśród ludzi mask, które nie pokazują tej depresji, jest mnóstwo, tak? Więc szczególnie no, takie metody stoickie, medytacyjne bardzo tutaj są korzystne, żeby z tymi depresyjnymi momentami sobie radzić. I też jeżeli mamy jakiś tam naprawdę okres słaby, że mamy naprawdę, czujemy się smutno, mamy jakąś tam niby depresję taką, powiedzmy chwilową, albo naprawdę prawdziwą już depresję, to warto naprawdę z kimś porozmawiać, czy ze specjalistą, czy chociażby z jakimiś ludźmi, bo człowiek moim zdaniem jest zwierzęciem stadnim i po prostu rozmowa z innymi ludźmi, czy to z rodziną, czy ze znajomymi, bliskimi, no jest bardzo często przydatna i naprawdę wywalenie swoich, że tak powiem, żalów, problemów bardzo często rozwiązuje te problemy, albo chociażby spędzenie czasu, nie wiem, na piwie ze znajomymi, czy na jakimś tam wyjściu do klubu, czy gdziekolwiek przez kilka godzin, gdzie o tych problemach nie myślimy, naprawdę potrafi zmienić perspektywę i na tą depresję pomóc, a najgorzej jest jak gdzie udajemy, że wszystko jest w porządku, nikomu nie mówimy o swoich problemach i żyjemy z tym samemu, to wtedy naprawdę też może to się skończyć negatywnie, więc jeżeli mamy problemy, to opowiadajmy o nich, nie kryjmy się z tym, tak, i tutaj po prostu sprawdźmy, czy rzeczywiście te problemy, które nas dołują, są takie, powiedzmy, prawdziwe i trudne, jak nam się wydaje. Także dajcie znać, jak wy sobie z tym radzicie i do zobaczenia w następnych filmikach.